Dzień dobry, witamy. Jednocześnie żeśmy powiedzieli, no mamy taki dzisiaj pozytywny dzień, chociaż wczoraj miałem pozytywny wieczór, ale się rozchorowałem, bo 3 godziny w wannie leżałem i z Basią szukaliśmy spoilerów do Mazdy i spoilerów do Basi Zetki. A ja rano zawał serca, dostaję zdjęcie termometra, mówię, Boże, zaraz powie, że odwołujemy nagranie. Nie! Północy nieprzespalne, tak łeb do tej pory ciśnie, no jakoś tak wychłodziło mnie. W wannie sobie leżałem tak 3 godziny i tak kurde, ta woda się zrobiła zimna i tak się cały czas zaczęłam dowaliłem w rządku i później się przegrzałem. Prawie no się załatwiłeś. Załatwiłem się, ale damy radę, spokojnie. Dobra. Dzisiaj nura zrobiłem w swoim przydomowym garażu i takie cudo dla Ciebie znalazłem. Zacznę od tego. Tu jeszcze jest. Powiedziałeś, że masz jakieś niespodzianki. No mam, napisałem Ci SMS-a. Mam dla Ciebie airbaga całego, kompletnego. Z tą kostką. Ta kostka zawsze, jak masz wypadek, to ona się topi, trzeba zawsze z tą kostką przekładać. Piny tam się nie ruszają, ale to jest właśnie z tą kostką. Ty, a jak mam dwupinowo? To nie będzie. A, bo ty masz Amerykę. Ameryka. To nie będzie niespodzianki. To nie będzie niespodzianki. Nie. O kurde, no tak, bo to sobie ja Europę miałem, ty masz Amerykę. No dobra. Jagodziaku, drugą rzecz, to już... Intencje miałeś dobre. Tak, Europa, Ameryka to się nie różni, mam taki pedał też z bardzo małym przebiegiem. Mega. Zobacz, jak gumka wygląda. Fakt, że trzeba go doczyścić, ale zobacz, że aż nie ma. No, to jest jakiś klej tylko. Tak, tak, ale że nie wytarte są te, super. Bo zawsze to jest takie... No u niej nie ma tej nakładki. Tak, ale zawsze one są takie całe czarne, bez żadnych jakichś takich nacień, są gładkie, nie? A tu masz jeszcze wzór taki nissanowy, że jest ładny, czyli to się przyda. Dobra. No i tu mam rzeczy od razu, jest cała opisana, ale ja Ci tego, przepraszam, nie założę, bo tutaj, żeby to założyć, to prócia pół samochodu. Czyli udało się znaleźć tą wiązkę. Cała masz wiązka. Ona ma jedną wadę. Będziesz końcówki musiał lampy ze swoich przełożyć, bo tu były wsadzone LEDy do tego samochodu, zamiast seryjnych ksenonów. Czyli tu są wentylatory i tak dalej, ale same te pierdoły tutaj, widzisz, takie nieoryginalne kable są wsadzone od lampy. To trzeba będzie z twojej przełożyć. Dobra. Tutaj jest cała ta skrzyneczka z tymi bezpieczniczkami. Kurde, nie, to nie jest takie skomplikowane. Tu masz te dwie kostki takie, co komputer silnikowy się łączy z tym. Dobra, dobra. Tu masz do plusa, do akumulatora, do klemy plusowej. Tu jest to jest wszystko od ABS-u. Te trzy rzeczy to jest wszystko ABS, to jest i wycieraczki i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko już później wchodzi sobie do środka budy. Dobra, dobra. Nie, to myślałem, że dokładnie gorzej to wygląda. Strasznie dużo jest tych gratów jednak w tych samochodach, tych kabli. A tych wiązek jest masa, to jest tylko jedna ta króciutka wiązka, wiesz, spod maski, co miałeś rozwaloną. Później jest pod deską rozdzielczą, później jest środkowa, do podszybia, do tyłu. Przy tych wiązek to jest 20 kg. No to takie żyły u człowieka, co nie? A to nie koniec unboxingu, bo ja też coś załatwiłem. Tak, ty to dzisiaj załatwiłeś? Chyba Krzykiwi ci to nawet przywiózł. Tak, to się w ogóle złożyło bardzo dużo rzeczy. Mam nadzieję, że wszystkie obudowy, wszystko będzie całe. Jak na razie... O kurde, przepraszam, jak na razie jest ok. A ja sen miałem w ogóle, całe chłodzenie będę w sobie Twin Turbo przerabiał. Tutaj gdzie są wiatraki, co to teraz Ci biorę, będę to ciął i będę chłodnicę oleju taką jedną wielką, dużą płaską sobie dawał, a wiatraki sobie dam z przodu. Będę miał tak więcej miejsca i z tyłu może jakiś taki tunel komin zrobię, żeby przez maskę ciepłe powietrze mi uciekało. Taką wizję miałem, dlatego spać nie mogłem, to przez to byłem chory i przez coś tam jeszcze. Tak, to zrobisz, to wyzdrowiejesz. Tak. Jak z materii, bardzo ładny stan, już widzę, uszka wszystko ma całe. Tutaj masz delikatnie pęknięte, ale to tak jest, wiesz, bo tutaj pęka jak za mocno się dokręca. To bym się w ogóle nie przejmował. Nie przejmować. No dobrze. Uszka ma jedno, drugie masz. Tutaj jakieś coś tam delikatnie dotknęło, ale tyle, to nie wpływa, jakiś tam odcisk. Jasne. Ale wszystkie mocowania są. Czyli mamy kolejny element układanki. Tak, jest kolejny element układanki. Ciche, fajnie. HR? HR. Bo ma tutaj, widzisz, zapięcie na zbiorniczek wyrównawczy. Git. Część naprawdę wartościowa. Masakra. No dobra, okej, okay, to co? Leć ty zjeść, ja się przebieram, bo ja mam z półtorej, dwie godziny szorowania tego wszystkiego, bo to się tak mniej więcej schodzi. No dla ciebie jest zadanie łożysko do klimatyzatora kupić. Całe oznaczenie, wszystko mamy. Ja je zamówiłem, ale to co ja zamówiłem, to ono przyjdzie dopiero jutro, bo to gdzieś z Olsztyna będzie szło. No ale tutaj liczymy, że w Warszawie się znajdzie, jest taki sklep na Poznańskiej, taki tylko z łożyskami, to mi się wydaje, że oni coś tam dobiorą. No jak Łódko, ty miałeś misję łożysko do klimatyzacji tutaj na terenie Warszawy znaleźć. Udało ci się, gratuluję. Nie było proste, ale się udało. No i okazało się, a żeś pana przekona, mówi, że ja z Wrocławia jestem daleko, bo jest na podnośniku. No i bardzo dobrze, bo to jest na litość go wziąłem, polecił mi pojechać w inne miejsce, bo oni nie mieli, tak? No, to taka największa naprawdę hurtownia łożysk w Warszawie nie miała. No nic, Jagódko. Oczyszczone, przygotowane jest wszystko, no kładziemy się za uszczyki magistrali olejowej, dekielek Ci tam wyczyściłem. Mieliśmy tu jakiś tam test chemii do czyszczenia zrobić, no nie użyłem tej chemii, bo za czyste to wszystko miałeś, żeby je używać. No, wiem, kiepski przykład. Chłopak jakiś taki przyjechał i dał nam jakąś taką chemię, mówił, umyjcie z tym rzeczy. Już umyłem swoją standardową, no muszę to otuścić. To skrobanie silikonu, wiadomo, to się zawsze długo schodzi. No tak to wyszło, tych zacieków, takich paskudnych główien nie ma wstydu. To by się przydało pomalować, żeby było ładne, no ale dobra, to kiedyś. Ja lubię oryginał, albo wyszkiełkować. Tak?
Jagoda, szukamy uszczelek. Najważniejsze teraz mamy. Od tego zaczynamy tutaj. Dobra, czyli zaczynamy od magistrali olejowych. Oj tak, najważniejsze to, z czym tutaj przyjechałeś. No i tak naprawdę można powiedzieć, że dzięki temu, że to robimy, ratujemy to auto. No długo by nie wchodziło. Mi się wydaje osobiście, że to było, wiesz jak to było. Założyli sobie chłopaki wydech, w jakimś warsztacie zaczęli w p***e na zimno dawać. Najczęściej tak jest. Do odcinek. Zimny silnik, ciśnienie oleju ze skalę wypisał pewno za te 120 PS i 130, czyli jakieś tam 8 barów biło i papierek. Ty, stary. Ale żeby nie było tak, że wszyscy tacy źli dookoła, ja sam byłem ciekawy, jak ten wydech brzmi, tak? Odpaliłem. I też może tego zepsułeś. Albo ja go zepsułem, no bądźmy uczciwi, tak? Ja przecież na Upfestie to odpaliłem przy tobie auto. No ja też sam mu dam do 4000 dawałem, no ale no tak, ja też troszkę tak rozgrzany był, no już tam jakąś temperaturkę delikatną miał. No ja też się starałem poczekać, żeby chodzić. Czyli fajne rzeczy, mamy czujnik ciśnienia oleju dla ciebie? Noże szukam ja. Zaraz się znajdzie. Dobra, daję stopa. Jagódko, to było takie rozwalone, totalnie rozpierdzielone, to już jest ta wzmocniona uszczelka. Kiedyś pokazywaliśmy ze 3 lata temu. Ja tych polskich rzemieślniczych nie polecam, bo Tomek się przyjrzał, będę tak machał, o, zaczepiłem paznokieć, tam ma stalowe nitki w środku. Mhm. Że ona jest stalowa, że to nie jest taki jakiś tam materiał sznureczkiem jakimś wzmocniony czy coś, bo są też i takie. Takie tam typowe jakieś tam materiał do uszczelek, a to jest po prostu taki, no metal po prostu, ma w sobie nitki stalowe. I to jest ładnie, precyzyjnie wycięte. To jest ciekawe w ogóle, że fabryka to wyprodukowała, ale nigdy nie montowała. Nawet jak już wiedzieli, że jest to samo jest przecież 370Z, to oni już tam od 2012 roku już się skapnęli, już kładli takie. Mhm. Więc no, dziabnęli się, że problem jest. Tak można powiedzieć, na wpół się przyznali, ale nieoficjalnie. No, pani powiedzieć, to jest akcja serwisowa, zapraszamy twój wóz na wymianę, tego to byłoby tak ładnie. No. A wiesz, ile oni milionów tych samochodów zrobi, to by Nissan zbankrutował, jakby powiedział, że jego silnik jest jakiś nieidealny. No jest skuta. Ciekawe, czy mogliby zrobić jakąś taką, wiesz, po prostu informację dla właścicieli, że warto to zrobić, ale to tylko wam doradzamy, tak? Że nie bierzemy tego na swojego garba, ale... Powinni brać, no to jest wada konstrukcyjna. No ja wiem, że powinni, ale z drugiej strony zatajając taką informację, to narazili ten gatunek na wyginięcie. No. No dużo silników przez to pada, no bo bardzo często jest, że mogę się założyć z taką tutaj rozpieprzoną uszczelką, co miałaś, na wolnych obrotach lampa LED-na się świeciła. I oni mieli problem z tym samochodem, pewno czujnik tam wymieniali, coś tam, nie wiem, silnika nie rozbierali, się wkurzyli, rozbili ten samochód. Ty, a propos, miałeś kiedyś do czynienia z Nismo, no. Tym do driftu, pamiętasz? On też miał bardzo mało, on miał około 7 PSI. Miał przypomniało mi się właśnie, jak opowiadałeś o tym, jak auto, jakiś driftowóz, który... Andy. Tak, Andy, dokładnie. Andy. I on przecież tą driftowę zrobił na bazie Nismo. Na bazie Nismo zrobił, tak, tam półklatkę miał. Tak. Miał zestaw Twin Turbo chyba Greddy na dwa razy TD06. H turbospężarkach 20G, takie olbrzymie turbospężarki, a powiem szczerze, mu to nawet nieźle wstawało. No i pamiętam, miałem okazję oglądać to auto, jak było ogołocone ze wszystkiego, była goła buda i faktycznie były smarki takie dodatkowe. Fabryczne. No. To pamiętam, tak kurde, strasznie, on tam koło 500 koni ten samochód zrobił, na ciśnieniu do ładowania, kurde, tam chyba 0,7 czy 0,8 bara, taki duży miał ten zestaw turbo. Jagódko, idziemy po górną uszczeleczkę, po to, co cię wysłałem. Dobrze. Podróż daleko, czyli w pudełeczku miał przyniosłeś. Tak jest. Dobrze. Większe zamówienie. No tak, tam troszeczkę śrubek, jakiś tam uszczeleczek, kurde, tam uzbroiłeś się. Panewek na jakieś 3-4 silniki. Czyli słuchajcie, jeszcze pakowane. Nic straconego, jak ktoś coś chce zrobić i kupcie, a z Z-ką tylko nie zardzewiałą, to jeszcze zrobi. No nie zardzewiałam, żeby była taka jak ja godę, to będzie rewelacja. Przypomnijmy, pompę wody będziesz miał tutaj do wymiany. Mhm. Nie wiem, czy też o tym tam wcześniej mówiliśmy. No mówiłeś, że to warto. Fajny patencik jest, później ci pokażę, jak się wymienia. Dobra. Na razie magistra. Ach, ręce się trzęsą, co nowe, to nowe. To powinno być od nowości taka uszczelka. No nie to, że my tam teraz po 15 latach poprawiamy fabrykę. Dzięki fabrycznym częściom, jakby nie było. To jest Nissan Group, nie? Ciach. I to jest niesamowite. Składasz taki samochód, to jest pół biedy. A te Audi jak się składa, to masz, robisz jakiś samochód, to masz większą stertę od wielkości samochodu gratów, pudełek od części. To jest masakra, tak mi wkurza i dołuje to. No, bałagan się robi. No straszny bałagan się robi. To już wczoraj poczyściliśmy. Przed muchą i zaraz z tym wracam. Nissanek, proszę, Jagoda przyniósł tutaj wiatraczki, zdjęliśmy sobie folióweczkę i mamy czysto, nie, na garażu, bez takiego bałaganu. No tak, bo z tych używek to mniej tego bałaganu. No tak, troszkę strecza i nie ma bałaganu. No ale z drugiej strony, jak mówisz, że przyzwoite są te wiatraki? Przyzwoite są, tylko tam trytą jeden wiązeczkę podepniemy. No na pewno będzie to progres niż regres. Lesza, coś będzie widać na tym twoim... No to proszę S20 bardzo. Ile? Oho. S20, starych złom, ale nagrywa dobrze. Jeszcze. Bo ty się bardziej skupiasz na dźwięku niż na... Na obrazie.
Znaczy nie, no przeszedłbym... A czym najnowszym kręciłeś? Przeszedłbym na... No wiesz co, na S23 chyba Ultra nagrywałem i ładnie nagrywa, nie mówię, że nie, co się ale... stało, zepsuł się? Ja go nie kupiłem, ja go tylko testowałem. Nie ma opcji nagrań z flashem na szerokim kącie. No, na przykład teraz nagrywam nie szeroki kąt. Nie ma, ja mam S24, nie ma. No. Nie ma tego 0.6. A szkoda, bo na przykład tam jest AI, tak? Mhm. To już taki fajny sprzęt, no brakuje mi tej lampy. No nie, no lampa musi być tak, żeby świecić kupciowi, co ma tam, żeby dobrze się rozkręcić. No, no tak, tak. No. Z kolei też dużo osób do mnie pisze, czemu nie nagrywam iPhone'em. Też bym chętnie nagrał, bo miałem okazję testować te Pro, Max. Wkurzałbyś się na te programy, coś mi się wydaje, jak się dekodować, to trzeba przerabiać te pliki na standardy jakieś czy no, coś. No chyba już nie trzeba, już chyba ogarniałem nawet i te... Czy jest MP4 jakieś tam wszystko w normie? MOV tam chyba jest, ale no. Chyba MP4 też nagrywałem już iPhone'y. Bardziej chodzi o to, że tam jest na przykład inny problem z lampą. Musisz predefiniować, czy chcesz nagrywać z, czy bez. W trakcie nagrań nie możesz zmieniać. O jest. Głupie to rozwiązanie, nie kumam tego. Czasami starszy sprzęt jest lepszy sprzęt, nie ma tych wszystkich spieprzonych takich ograniczeń. Też miałem zadowolony, bym spoko to nagrywał. Z bliska, zwłaszcza Kozak to wszystko robi. Możesz z bliska pokazać, jaki masz tam, nie wiem, wyczyszczony. No tak, może zrobimy zooma, co robisz, proszę bardzo. Śrubeczkę wkręcam. Może jakoś nie jest jakaś petarda, ale... To nie w chemii tego nie czyściłem, po prostu tylko szmatą. Mhm. Mechaniczne wycięcie starej uszczelki. No dobra, zaczynamy etap składania, fajnie. Tak, no to już teraz składamy, tak. 2 godziny czyszczenia. 4 godziny składania. No dosłownie, 2 godziny mi nie było. No i naprawdę 3 minuty wcześniej skończyłem paczkę z turbosprężarką. Zdążyłem sobie tam jakoś otworzyć, jakieś IS-20 przyszło. Już cię ciągnie do turbosprężarek. No bo takie fajne patenty robię, że sobie zimną stronę całą z talerzem wszystkim wsadzam z IS-38 i to dobrze działa, że, gorąca strona zostaje IS-20, a ciepła IS-38 i to na przykład 100 obrotów staje szybciej niż całkowita IS-20 i zawsze te 25 koni da więcej. Taki... Ciekawe co na to Kiwi. Jak zawsze, powie pewno jakaś tam hybryda, nie wstania, może się przekona. Ja też sprawdzono na hamowni, to wszystko sprawdzono na hamowni. Jak jest coś złe, to się nie chwalę, nie publikuję. Przełomem w śledztwie by było, jakbym zgodził się, żebyś temu zrobił hybrydę do jego tego Seata. No fajnie, fajnego ma tego 1.8, takiego przednapęda. Hmm? Tyle mało energii wpierdziła ten przednapęd, bo 4x4 to strasznie... Duża jest różnica. Przepaść. Hmm. Ty jakby miał taki 1.8, 4x4 Skoda, to byłaby powiedzmy, nie wiem, podobna jakaś tam waga czy coś, to o jest, to by miał plus 3 sekundy. Hmm. Bo on tam jakiś dobry czas, 13,7 zrobił 100-150? Na czwartym biegu cały czas. Powiem ci, że nawet nie wiem, czy nie było 12 coś wysokie. Bardzo dobry o czas. Kurde, niemożliwe aż. No też mi się nie wydaje, że to... Taki RS-owy niemalże. No, 13 coś to zrobiła moja Megana. Ja pamiętam, że to auto było szybsze od mojej Megany. Jak to twoja Megana tyle zrobiła, taki no, czas dobry? 13, nie wiem, chyba 6 czy 7. Co ty mówisz? No. To mega dobre. Ja sobie patrzyłem teraz jakieś tam, nie mogłem ustać jakieś czasy wszystkich samochodów, jakieś tam RS3, BMW, jakieś tam kurde 1.3.5 i tak dalej, to one miały koło 16 sekund. Ty fakt, że 16-17 sekund, fakt, że 4x4. Ten sam, co pierwszego tam na autach. No to robi tą różnicę. Tam przy tych dużych prędkościach te opory strasznie rosną. Tak. Widziałeś na hamowni, jak na przykład jesz 4 czy 5, ile tych koni zabiera? No tak, na przykład na 4 w przednim napędzie zabiera tam 40, a 4x4 zabierze 80. No. Myślę, że nawet ze 100 byś mógł powiedzieć, może że zabierze. Być, tak, bo to wszystkie 4 koła się kręcą. No. Te wały, to synchronizacja tego wszystkiego. Dobra, tutaj teraz bierzemy niż śrubokręt, zębatkę musimy ustawić najciężej i od tej najchudszej śruby zaczynamy. Mhm. No to kolejną nową część mamy, bo tylko o tobie fajnie, oszczędnie. Wymieniamy zębatkę, uszczeleczki, a pompę wody. Mhm. I dam dupę. Będę musiał teraz odkręcić sobie łyżwę, bo nie przełożę nad tym. No. Bo ona się najbardziej zużywa, wiesz, bo jest mała. Widzę, tak jak w motocyklu crossowym, przednia zębatka zawsze się tam 3 razy szybciej zużywa jak ta tylna. Mhm. Dobra, ampul 6. A później woda. Trochę przeziębiony jestem i dredzę. Myślę o 8, powiedziałem 6. To jest do łyży 8. I co tutaj jeszcze z ciekawych rzeczy mamy? To jest fajny taki patent. Jak nie chcesz tam się pierdzielić, podważać śrubokrętami, zobacz, masz tutaj gwint 1.8, tu masz drugi gwint 1.8, śrubkę sobie wsadzasz i to wystarczy. Okay. Tylko, że to będzie powódź, trochę z pompy wylecie, to muszę coś tu podłożyć. Mhm. No będzie teraz profanacja marki. Przepraszam wszystkich Nissanowców. Dałem śrubę od Audi. Ta Audi się musi wszędzie wkraść. Tak, trochę od pompy nawet paliwa, wysokiego ciśnienia. Troszkę to i widzisz, bez żadnego siłowania, podważania, rysowania, czegokolwiek. Hop, siup, tralala. A, miałem miseczkę podłożyć. A nie, kurde, płyn tutaj z dolnego tego, będzie dobrze. Dużo powodzi tu nie narobimy. Chociaż nie, zrobimy, dobra. Kamera stop, idę po miskę, bo tu chlupnie. Hop. Teraz będzie wytrysk przepotężny. Jakby miał wymiennik woda olej, to nadal by się spuściło z wymiennika woda. Tutaj musimy niestety tak. Czy były jakieś różnice w Nismo? Nie, generalnie na Amerykę. Aha. Już zacieknie. Dobra, niech sobie tak na razie wolno pocieknie.
O, żeż ty, na łokcie się zaszczało. Pomalutko, nigdzie się nie spieszymy, znowu będziemy odtłuszczali. No i tak ja to składanie, nie? Powoli, dokładnie trzeba robić, żeby wszystko było perfekt. Kątko już wyciągnąłem, już sobie tam badamy. Już ciekła, aż zapchał się jej kanał taki upustowy, widzisz? To się tak zakamieniła. Bo tutaj ma nałożyskowanie, uszczelnienie, ma tego wałka. Ty już spierdzą nią płyn. To jest u góry, to tam nie, a to grawitacyjnie już tędy przepuszczała pompa, czyli środek przez ośkę dała płyn po prostu od tej strony do środka korpusu i korpusem już ci... No te pompy, powiem szczerze, takie 150 tysięcy km maksymalnie wytrzymują, ale zdarzy się, że nawet i po 40 trafią się na spierdzać. Nie wiem, od czego to zależy, może jakieś na wysokich obrotach kręci czy coś. No dobra, a jest zakamienione. Co się wtedy dzieje? Masz gorszy przepływ? Nie. Cieknie po prostu płyn chłodzący z połówek. Mhm. Tak jak się tam rozkręca, że taki kamień się zbiera. Okay. Ale przepływ gorszy nie jest, przepływ jest taki sam, bo to są tam mikroskopijne po prostu tam nieszczelności. Ale no generalnie twoja pompa... Czyli ona spełnia swoją funkcję. Tak, tak, tak. Pamiętam, koledzy w Mercedesie coś spierdzieliła, to my tu nagwintowaliśmy, jakieś kołki wsadziliśmy, bo samochód był na handel i wiesz, i ciekło, no tak bardzo obficie ciekło. Tutaj u ciebie to ledwo co, no ale będzie pamiątka. Jagodowa, oryginalna, nicotynowa pompa. Dwa o-ringi zawsze dają góra, dół. Trzeba wiedzieć, że jeden jest mniejszy, drugi jest większy. O. Śmietki produkujemy, ale mówię, Nissan to przy Audi to jest nic. Audi zawsze się zamawia, kurde, 50 części. Dobra, i walimy. Zaczynamy od dużego. Mój kolego. Nasmarujemy sobie płynem chodzącym, żeby to wchodziło. No od koloru może być nie p***ąć, żółty jest pierwszy. Mhm. Ten od widocznej strony jest niebieski. Okej. Okay. Czyli ty jeszcze jakieś plany co do swoich zetek masz? Oj, dużo. Nie dało mi to spać. Już takie wizje miałem, że tą, co ty załatwiałeś, te wiatraki, to ja zamiast tego wytnę sobie cały środek i taką bardzo dużą chłodnicę oleju dam, taką bardzo cienką, a wiatraki dam tak, jak masz przedni pas, to wiatraki dam nie od tej strony, a od przodu dam. I tutaj będę chciał taką zabudowę zrobić, na przykład, żeby przez maskę ciepło spierdzielało. Też tak podejrzewam chłopaków na Japfeście w tych samochodach, co jeździły. Driftowa, tak, właśnie tam zetka jakaś driftowała. Ale nawet to nie była zetka, to była jakiś Mazda 323F. Chłopak sam ją robił, V6 była pod maską i mówi, że napierdziela ile wlezie i ma na przykład 82 stopnie temperaturę wody. Mówi, ale 70 też jakaś latała. Nie widziałeś 70? W drifcie. No? Tak, tak, ale nie, w time ataku nie widziałem. Okej, okay. A bo mówisz o time ataku, no, no. A ja mówiłem o drifcie, dobra. Ach, piękne, nowe, jest to jakieś... A znaczków żadnych Nissana nie ma. O-o. Nowe, no w pudełku, bo tu matko takie oznaczenia, one takie mają. Spoko, dobra, kładziemy. Ty to jeszcze zaprezentuj, jak się obraca. No ciężej będzie się obracać. To sobie płynę, nasmarujemy od razu te ringi. Mhm. Z takim oporem. Pokaż, jak to wygląda tutaj. Ale czysto. No czysto, no bo... A, tutaj dziura. No to jest płyn chłodzący, to tamto nie zawsze czysto. No dobra. No chyba, że ktoś oranżadę leje, nie? Mhm. A, z palcami już dokręcimy, że to ładnie nam naszło. Strasznie nie ma rawy, jestem, muszę wszystkich przeprosić, ale no mówię. Kubuś, posiadywanie w wannie i taki czuję, że jestem nie sobą, mnie kolana. Kuba się poświęca w dwóch sprawach. Pierwsza, jest dzisiaj na urlopie. Druga. Od wczoraj jestem na urlopie. No tak, tak, no ale mówię o dniu dzisiejszym. Tak, tak. Jest chory, a pomimo tego i tak robi przy aucie, także Kubuś bardzo. No bo to takie wiesz, no to kurde, coś przynajmniej sobie pokręcę, bo tak to nie ma kiedy w zasadzie. Trochę tam ubłasi, trochę tam wiesz, u siebie, no te swoje samochody mam, żeby było w czym grzebać. Spodziewajcie się tego, że Jagoda niedługo będzie chory. Koniecznie może. 38 stopni miałeś. No i chyba mam nadal. Nieźle. Nie jest ci zimno? Nie. Głowa tylko boli. I taki czuję się zmulony. Czy zamulacz ma jeszcze coś siły, czy to ściśnie ręcoma, bo to muszę cały olej wycisnąć. Kłamałem, że jestem chory, bo ścisnąłem napinacz. I w tę dziurę. Udało się, nie? Nie. O, udało się. Jest. Przygotowania do rozrządu składania. I co, Jagódko, trzeba ustawić teraz górne te zębateczki, żeby nie było jaj. Ale rzadki przypadek, że nie wymieniamy nic więcej. Tylko... Nic, ja bym się to z miłą chęcią wymienił. Są dwie śruby i tyle, i to się wymienia. Mam tutaj tam patenty, żeby sobie to poblokować i tak dalej. Teraz musimy się to ustawić. 17. Gdzie mamy 17? Rozrządnik nam uciekł do przodu. Musimy go dać do tyłu, żeby nie było kolizji. Ach, zaraz będzie strzał. Za duży i w tą stronę teraz łagodnie tylko. Wezmę sobie grzechotkę, bez grzechotki, żeby sztywna była, będzie łatwiej nastawić. O, hop, jedno jest git. To jest drugie, musimy dać do tyłu. Gdzie jest ta kropka? Tu jest. No, źle mówię. Dobrze, jest ustawione. Teraz to dołożymy łańcuchem. To mniej więcej z tym musi się pokrywać. Później tak na kolorowe ogniwa będziemy to robili.
twój łańcuszek zakładam, naprawdę się w nim podpisuje. W bardzo ładnym stanie jest. Mhm. Żeby nie było, no wcześniej żeśmy już to pokazywali. Ciach. Ciach. Ach, po nowej pompie mnie sobie zapierdzieło. Fajnie. To co zrobimy, żeby było więcej miejsca. O, tu nam będzie ładnie nawet tarczył. Sam tą stronę muszę go trochę dać. Troszkę go tu napniemy. O, dobra. Ciach. Ciach. No i mamy wszystko na znakach. I teraz jak go tylko byś podał napinacz, bo bajasz. Gdzie go położyłeś? Pojemniczku szczęścia mi dobra jest. Śrubek do niego nie wsadziłem. A są, bajka. Wsadziłeś już. Kontrola, żółte. Czy trzymać tu? Nie, tu już sobie patrzę, tylko wiesz, kontroluję. Jest, wszystko jest idealnie na znakach. Jeszcze też do kameru i to, żebyśmy byli pewni, spokojni. Dobra, udowadniam. Jest. Jest, dobrze. Czy kupcie dupy nie dam jeszcze? Tutaj też. I tutaj też. No, bajeczka. To jest patencik taki alfabetyczny, taki zrobiony. Myślałem, że to jest mój patencik, ale nic tam tak fabrycznie składa. Mhm. Jakiś tam Takumi, jak to składa. Napinacz, widzisz, bo można... Aha, jest luz. Mogę go dopchnąć w tamtą stronę, żeby mocniej tak jakby napinał, że... Większa na żywotność. Ta, no, na dłużej starczy po prostu. Mhm. To od razu policzymy zamki. Tak. A tu bach, 8. Nie, z 5 pewno będzie. Było 6, tak? Tak. Było bardzo przyzwoicie. W Audi 6 to, o kurde, rewelacja, panie. Tutaj też jest bardzo dobrze. To... Tak jak słucham o tych Audi, to mam wrażenie, że ich słabszym elementem jest ten rozrząd. Rozrząd i masz takie, wałki rozrządu mają taką podporę jakby od przodu wchodzącą, że tak trzyma wałki, żeby te wałki na boki nie latały. To się wyciera, wałek się wyciera i wariatory się psują. W Nissanie, kurde, raz się spotkałem, że był zużyty, a to był zatarty silnik i w środku się poprzecierały takie powycierały sprężynki dociskające takie kurwa blaszki. Mhm. To się rozpieprzyło. Banalna konstrukcja tego jest. A tam jakaś kulka, jakaś sprężynka, żeby zajedrowy punkt łapać, no takie... Takie nieprzemyślane trochę. Mm. No bo tak cała reszta to powiedział, że w Volkswagen, nie? Blok pancerny, żeliwny, no. Cały zamknięty. No przebieg rzędu 400 tysięcy to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego. A ty widziałeś Zetkę z takim przebiegiem? O kurde, a to już o przebiegach. No to nie, to my robimy te samochody, to mieliśmy przykłady, że po 100 tysiącach już tam panewę obierało, nie? Mówisz o Volkswagenach? Tak, no trzeba po prostu na olej często zmieniać. Tutaj jest, w Japończykach jest fajnie, zwłaszcza w sprowadzanych z Japonii. Ja miałem na przykład Infiniti M37, mhm. A tam co 2800, 2600 mili ktoś sobie olej wymieniał. I tam jest coś takiego, ktoś sobie kupuje nowy samochód w salonie i to tam raz jakiś tam Ford wymieni, a raz jakiś Chevrolet wymieni, raz no jakiś tak, tam Jaguar. Może nie musi być samochód nic was oserwisowany. To jest inny kontynent, a my tak. Tu w Europie mamy jakieś takie gadanie, żeby na tym oleju jak najwięcej przejechać, że to jest ekologiczne. No i się, wiesz, no ludzie nauczyli. Głupota. No wiesz co, no o to chodzi, że no tak, no jak będziesz ten olej wymieniał, no to taki samochód ci zrobi 300 tysięcy kilometrów. Na ten samochód ma wytrzymać 300 tysięcy kilometrów, bo firma się nie rozwija. Firmie zależy, żebyś co roku kurwa nowy wóz od nich brał. Hmm. Jagodka, liczymy twoje ząbki. Ale pstrykło. Kurde. Dobra, napiął. Teraz napiął. Raz, dwa, trzy, cztery. Ruszymy go jeszcze przód, tutaj założymy koło pasowe, to jeszcze jeden ząbek wyjdzie piąty. Mhm. Zębatka po prostu była tak wyrobiona. I masz, stary, no to masz 450 tysięcy. Jeszcze się pewnie wszystko jest dokręcone jak trzeba. Tak. Klucz dynamatyczny w łapie jest, nic nie zrobiłem, wszystko jak trzeba. Te rękawiczki mocy zakładamy. I wałkiem przód tył sobie ruszamy. To już jest na maks. No, mocniej go już nie naciągniemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na piątym jest. Rewelacyjny rozrząd. Było chyba słychać, jak pstryknął, co? No, był. Taki nowy, jak my zakładamy, jak głowice nie są na przykład planowane, tylko są oczyszczone i blok, to masz cztery zęby. Mhm. To masz jeden ząbek straty przez 40 tysięcy kilometrów. Ja już ciągle jakieś kolejne tezy. Generalnie mi się wydaje, że ten silnik prawdopodobnie był wymieniany, ktoś zajeździł stary silnik, że być może też miał problem z ciśnieniem oleju. Kupił drugi używany silnik, ten drugi używany silnik może też miał problem z ciśnieniem oleju. Albo było dobrze, założył wydech, dał f***a i stracił. Mhm. Więc to jest ciekawostki takie. I co, po prostu ktoś postanowił go rozbić? Tak, mówi p***oli tam trzeci silnik kupować, nie? Że kupi... Mi się to w głowie nie mieści, ja w to nie wierzę, ale w sumie. To jest naród taki, co takiego silnika za bardzo nie wyremontuje. Mhm. No kurczę, ale mieć...
Nismo i chce się rozbić, to nie lepiej było sprzedać wóz? No, z uszkodzonym silnikiem. No. I no nie na koparcie. A, tylko wiesz, ubezpieczyciel dużo hajsu za to zapłacił. Tak? Że na przykład właściciel takiego samochodu, nie wiem, wyceniony jest takie Nismo na przykład na 26 tysięcy dolarów. Mhm. Sprzedało się za 7. No to pewno tam no, właściciel dostał z tego niemało, wiesz, że tak najbardziej mu się opłacało. Mhm. Dobra, mam uszczeleczki te, bo de facto już można do kielek kłaść, tylko trzeba odtłuścić. Dobra. Patrz, o to jeszcze. To mamy te uszczeleczki, to cała jest taka jakby magistrala też olejowa, do przedniego dekla to zapierdziela wszystko. Mhm. Hop. No bajeczka. Czyścimy, odtłuszczamy, przedni dekielek zakładamy. No, dobra. Kurde, siemanko, nie ma co mówić. Witamy znowu po przerwie. Tam jest wszystko odtłuszczone, przygotowane. Jagodka już tutaj z izolacją zaczyna wchodzić. Bo... Była przerwa na dwójkę. Tak. Tutaj masz, zobacz, masz przerwę na jeden wiatraku, a drugi masz w porządku, że to można tą instalację od razu w wentylatorek wsadzać. Silikonujemy, no niestety Jagodko, nie odpalimy tego silnika tutaj u mnie. No, tak. No. Mój ulubiony silikon, tak prawdę powiedziawszy, olej do silnika. Filtrowej wiadomo, wszystkie takie rzeczy przykręcimy, ale tak realnie... No tu mamy jeszcze powiedzmy ze 3 godziny z tym wszystkim, można 4 te łożyska, nie łożyska. Dojedziesz do Wrocławia, to ci miną, zapakujesz kolejne 4, 8. To myślę, że jak dojedziesz do Wrocławia, to dopiero wtedy zalać olej. Mhm. Dobra, no. dobra. Jedziemy. Jakbym został do jutra, to bym moc zmierzył na hamowanie. No, o, to byłoby dobre. No. Ale to z tego, co słyszałem w rozmowie, musisz... Bawbarra. Lawetę oddać. A, to dzisiaj jeszcze. Dzisiaj? Tak. O kurde. Napięty grafik, niestety. Tak jak u mnie. Jak plandeka w rzuku. Co to kurde nie leci? Czekaj, przy pierwszym razie się pokręta. Zbliżamy się do najbardziej cieknącego miejsca. Silikonik odłożony, tu mamy oczyszczone, nigdzie nam żaden olej nie poszedł. Kontrolnie zacząłem, czy wszędzie co p***one. Tutaj z dwóch stron muszę, bo tu będę wsuwał, więc muszę mieć poślizg. To jest całe dookoła, to te zimne śrubeczki są całe. Tam całe. Dobra, kładziemy. Z tamtej strony mamy otuszczone i tak jak mówiłem, dusy zawsze tutaj p***alam, bo tu będziemy tak jakby tym dołem to wsuwać. Tak więc... Newralgiczny moment. Tak. Akcji lepiej nie powtarzać. Dużo roboty później. Mm. Kółeczki ustrające. Kącik tam, za bardzo górą poszedłem. Gumowy otaczek weźmiemy, p***amy. Przytrzyma ci to? No to przytrzymaj Jagódko. Jestem. To musi wejść tak, wiesz, od pyknięcia. Gumowy, nie stalowy. Troszkę tylko dosunę, że śruby to zrobiły. Jakże kołki ustalające zostały nam w obudowie. W przednim deklu, a nie w bloku. O, to było to. Dobra. Dociskamy. To się odstało troszkę, że silikonik się utwardził. Mamy twoje śrubki. Znalazłem parę brzydkich kół. Umyjemy je szybko w myjce ultradźwiękowej jeszcze. Jakieś takie śrubki tutaj wyciągam, tam brudne widać, że są. Będziemy używać teraz tajemnej chemii. Na razie nie zdradzamy absolutnie, co to jest. No wczoraj ją dostaliśmy. Tak, wczoraj ją dostaliśmy. Zobaczymy, jak to na tle mojej. Troszkę sobie tego wlejemy. I dopierdzielimy resztę ciepłej wody, żeby to szybko nam szło. Ciach. O, czuć, że źle. Zapach czuć taki nieprzyjemny. Tak jak którą my robimy, to jest miks różnych chemii, to tak źle, że oczy aż kurde szczypią, nie? Dobra, nie będzie nic słychać na nagraniu. Wracamy tutaj za 15 minut. Jestem. Będziemy sobie wyciągali i sprawdzali, co to nam z tego wyszło. Wiem, że to jest chemia syf strasznej w ogóle. Ja nie powinien tego w ręce brać. Za dobra nauki. Działa. Wszędzie było to, było. No fakt, 15 minut tutaj siedziało, bez żadnej zabawy z pędzelkami, takie ładne otuszczone. Działa. To, ładnie się mówiło, to jest od kompresora klimy twojego. To było całe czarne, ulepione, takie upieprzone. Mhm. To stężenie dosyć małe zrobiłem. My tej naszej chemii to większe stężenie robimy. Tutaj nie wiem ile było. 1 na 20. Mhm. Patrz jak to, że zaczyna żreć aluminium. I tak samo zaczynamy łapę żreć. Więc puszczamy. O kurde. No, dobry jest. Te co były czyściejsze, to się zrobiły takie naprawdę jak nowki. Okay. Wezmę te małe, na to małe skręcimy. Żeby ten silikon nam dochodził, odmuchamy powietrze, a później resztę walimy. A, te są od układu wodnego, jak miałeś mówić, która gdzie szła. Te są silnikowe, dobrze. Po silikonie patrzysz. Jak jest silikon, to znaczy, że to było... Z pokrywy. Tak. Cyferki jeszcze możesz zobaczyć. To jest 7, to jest B. To już wiemy, że to jest ta przednia rura. Co idzie nią woda na tył silnika. A mnie interesują te dłuższe z literką B.
Zobaczę, czy wydmucha się jak sprężonym powietrzem, jak podziemniemy. Trochę schodzi, widzisz? Dużo jakby leżało, to pewno by się to zmyło lepiej. Ja to zawsze robię tak. Te najładniejsze, najbardziej błyszczące, najbardziej widoczne miejsca, nie? Mm-hmm. Od razu dekomisyjnie będziemy patrzyli. To nie jest najładniejsze, musimy ją troszeczkę gdzieś schować. Tu jej na przykład nie będzie widać. Mm-hmm. Ta jest brudna. Ta jest ładna. Ta jest bardzo brudna. Ten tu skitram. No pewnie. Get the condom look, jak ktoś tam taki reklama tego szamponu była. Ciach. Ciach. Tu już same ładne teraz będą. Ciach. Kurde, zły jestem, że tego nie zapalimy. Jakbyśmy go zapalili, to może ozdrowiałbym trochę bardziej. Brzydka paskudna, to i tutaj nie będzie widać, bo tu ją alternatywę. Właśnie, to jak nie zapalimy, nie zmierzymy ciśnienia nawet. Nie zmierzymy ciśnienia, nie schamujemy. Że chcesz sobie do jutra wóz zostawić, tam tylko się ubłagaj tą lawetę i jutro go nie hamujemy. Nie ma szans na to. Myślę, że to by nie przeszło. Tak? No, niestety. I teraz najprzyjemniejsza rzecz. Będziemy sobie kręcili śrubkami. Mhm. Można elektronarzędziami, ale żeby taka ręczna, fajna robota była. Zadzwonię do tej firmy, czemu nie? No. Żeby się nie zaliczyli za długo na jakoś tak... No nie, no... Ładny, no, świeży wóz dali, kurde. Zapytam o taką możliwość, no jak powie, że niemożliwe i koniec. No fajnie byłoby to sprawdzić, co jakie to moce generuje. Ty, jedna śruba jeszcze została w tamtych ubikacji. I się okaże, że brudna. A to jest miejsce na tronie. No, o kurde, będziemy podmieniali. Dobra, dzwonię do lawety, zapytam. Leć do lawety, ja lecę po tą jedną śrubę, musi być najładniejsza. Poza kamerami napieprzamy elektrykami, kurde. Przyspieszę robotę. Zdecydowanie. Ale to później dokręcasz ręcznie, czy nie? To jest oczywiście. Zawsze. To będzie dobrze dokręcone akurat. Mhm. Ale później wszystko musimy złapać. Mhm. To dobra. Co, Kuba, tak poza kamerami ustalone zostało, że zostaje jeszcze dzień dłużej. No, żebym troszeczkę siły nabrał, no warto byłoby sprawdzić, co ten samochód tam, jaką moc legitymuje, jak to wszystko działa, jaki ma ciśnienie oleju. Tak, czujnik ciśnienia oleju do niego nowy też mamy. Będą się należeć jakieś specjalne podziękowania lawecie. No. Zresztą laweta dzwoni. Że... Halo, halo? No okej, okay, może zostać, bo on tam wysłał jakiegoś jednego człowieka, że mu pierwsze auto jeszcze sprawdził, tak więc mamy jeszcze, można powiedzieć, dwa dni nawet. Rewelacja. Czy ta rozmowa może być na wizji, bo właśnie nagrywam, później to wykorzystam? Nie ma problemu. Dobrze. Mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. Bardzo dobrze wyszło. Super, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. Hejka. Hej. Ekstra, Kuba, udało się. A ładna, świeża ta laweta taka w ogóle. Co nie jeździsz jak na rozsobówką po Warszawie. No tak, 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 fajna renówka. Tu mamy wszystko już podokręcane, to trzeba będzie mocno koło pasowe dopierdzielić. Mhm. Dziesiąteczkę teraz walimy. Idziemy kółeczka pasowe robić, bo ja mam takie straszne ADHD. Mhm. Robię to, co teraz robię, a myślę o tym... Myślisz już tamtym? O prasie myślę, tak. Wiesz, jak to jest. I to, kurde, to już wiem, na czym moja choroba polega. Dobrze, że jeszcze nie ma 150 telefonów. Czterech Audi przed garażem. No ale tam dzwoni do ciebie czasem ten telefon. No i jeden i drugi. No niestety tak to jest. Nawet był jestem na urlopie, mówię. Był przypadek taki, że ktoś do ciebie wydzwaniał i nawet do mnie napisał, że halo, halo, ty jesteś teraz tam u Kuby. A wiesz co, bo wystawiłem chyba tą RS3, taką szarą tą. A, okej. Okay. To tak troszkę rzeczywiście. Lecimy, tutaj nic ciekawego nie ma do pokazywania. Nadmiar silikonu będziemy tam wycierali, to bez przeduszki dojdę. Dojdę. Mhm. To ci zobacz, jaką zatyczkę dam, że płynie. Widziałem. Kurde. Wiesz, czy mi się to kojarzy? Zatyczka. Z tym twoją turbo Z-ką. Tam też, tam taką... też zatyczkę mocy zrobiliśmy, tak. Że West Gate'ów zdjąłem powietrze i zatkałem kolektor sący. No, no. I waliło tam chyba 1,5 bara spadając na 1,2. No teraz trochę inne turbinki będą i widzę miałem w śnie. Już zdjęcia sobie porobiłem print screeny, że już wiem jak to robić, nikt tak na świecie nie ma. Będzie proste, kurde, każdy sobie to będzie mógł zrobić, jak zobaczył mnie na filmie. A czuję, że tak fabryka idzie obłędnie poprawić. Zaraz zaczniemy tego cykalu wyciekać, jak to może być. Tu jak Goda się bawił młodego elektryka. Bardzo dobrze. W sumie elektronika, czy elektryka? Elektronik KGB. Tak. Ta. Przekładam kosteczkę z innej wiązki. Śrubki jednej brakuje. Tu tylko mamy brzydkie te. Tak, znowu brakuje? No tu. Mhm. Bo to jest do rury wodnej, to są inne śruby jak te. Mam... Ale ładne, czyste te śrubki teraz. Tak, niektóre są takie bardzo fajne. Rzucają się że, no. Takie ładny, nieutleniony silnik, po prostu mówię, no mały przebieg ma. Chcemy pokazać ten środek? Jaki środek? No, którym czyściliśmy, czy nie? Kurde, taki, no działa, taki, wiesz, szału nie ma. No taki, no my mamy już swoje, wiesz, od lat tą chemię do zrobione. Działa spoko, no możemy pokazać w sumie. No, dobra, spoko. Że nikt nie chce kombinować, bardzo mocno jest, nie jest taki żrący, że aż tak kurde w głowie się nie kręci jak po tym moim, bo my to takiego miksa tam już dopracowaliśmy, że o. Czy nie łapie? Nie.
Jakiś, nie, złapało. Już myślałem, że helikolia będą się ci wsadzać. Ja to dziewiczo rozkręcałem ten twój wóz. Dobra, idziemy szukać jednej śruby i pokażemy od razu, cóż to był za środeczek. Bo miałem go dłużej potestować, dłużej poweryfikować i dłużej poopowiadać. No mieliśmy coś więcej, nie mówić, ale silnik za czysty na no, trafił. No czysty się trafi. No, mam takiego jakiegoś brudasa, możemy na jakiś brudasie sprawdzić. To jest takie coś. Okej. Okay. I chłopak to jakoś wizytówkę nam do tego dał, że u niego w ilości pojedynczej można te wszystkie rzeczy kupować, a tutaj to tylko w ilości hurtowej. No coś takiego tam nam przekazał. No mieliśmy kiepski przykład na razie. Mamy śrubkę. Wiesz co, kurde, zaraz tak. Pokażę ci, jaki mam przykład przygotowany. Chodź jeszcze do silnikowni. Sobie przygotowałem taki przykład. Porównałem moją chemię, kurde, którą dochodziliśmy z 2 lata, że taką top of the top wygrzebać. Fakt, że no, z aluminium trzeba uważać, trzeba szybko na spędza i pukać. No to czekaj, to ta... Tu mam taki gruz, zobacz, do wyczyszczenia. Taki gruz w chuj. No, to jest czarne. No. To co, chcesz to wrzucić? Nie, spędza sobie wjedziemy, ale na razie złóżmy ten twój samochód. Stamtąd się jutro najwyżej pobawimy. Dobrze. Ja tu chcę złożyć. I uwolnić się. I kurde, iść spać bez kitu. No. Stary dziad, ja... 40 najgorszy wiek. I to tak jest prawda, wiesz, że nawet nie myślisz o tym, ale przychodzi ten wiek, że masz 40 lat. Ja na przykład 3 miesiące i nagle minus 2 do siły. I minus 3 do kondycji. Tak po prostu ci, wiesz, charakterystyka spada. Kuba, i inteligencja wcale nie rośnie. No tak jest, jak grze po prostu. Cyk, osiągnąłeś, ileś tam pracowałeś roboczo godzin, stawy wyjebane, kości wyjebane, wszystko wyjebane na gruz, przetopić i od nowa coś działać. Głowa, to jest najważniejsze. Tak jest. Ja nie mówię, że człowiek nie staje się coraz słabszy, ale jak będzie ktoś źle nastawiony, to będzie tylko gorzej. Pewnie. Nie siedzieć przed telewizorami, nie oglądać, tylko składać te piece, relaksować się trzeba. Opaj. No już tak zaczyna wyglądać, co? No, z powrotem jak piec. No, pies. Jak to się kiedyś mówiło, pal wóz. U Kiwiego tak zawsze było gadane. Chłopak składa, o kurde, golfa takiego jedynkę. Coś tam mówi, o kurde, kurde, Kiwi, nie pamiętam, czy wałki rozrządu chyba dokręciłem, a Kiwi... Pies, pal, co będzie? Odkręcił? Było dobrze. Dobrze. Bo tak z reguły jest, wiesz, że... Kurde, ja tak, teraz mogę się zastanowić, czy ci wszystkie śruby dokręciłem. Ja pierdzielę. I będzie tak, zaczniemy wszystko sprawdzać, wszystko będzie dokręcone. No tak już jest, nie? Już tak, roboczą godzinę, że tak nie czuję, że to składasz. Teraz sobie po gwiazdorze troszeczkę do ciebie do telefonu, to tak bardziej się może troszeczkę kontroluje, nie? I tak bardziej z uwagą. A tak to przyjdziesz do roboty, złożysz takie silniki i... No, złożone. I tak, no, nawet nie zdajesz sobie sprawy, że to masz złożone. Ale to tak samo jest z tymi, z drzwiami, jak wychodzisz z domu. Czy zamknąłeś zamek? No. Tak, tak, oj, to było dużo tego. Tu masz utlenione trochę, to trzeba będzie skrobakiem skrobać. To zawsze później płyn przecieka, bo kamień się zbiera w tym miejscu, co to oczyścimy. I to troszeczkę moje swojego kodu genetycznego zostawię na tej rurze, żeby dobrze ją tam wsadzić było. Bardzo dobra. To będzie miniaturka. I będzie dobrze sobie to wchodziło. Tu masz oczyszczone. Zawsze tutaj z nich zbierasz taki kamień i cieknie z tych węgla. A jak smakuje? Nie smakuje. Właśnie te wszystkie inne, które my chujemy, są takie słodkawe, a ten jest jakiś taki słaby. Chyba, że to, co mam, to jest nieprzeziębienie i nie czuję smaku. Z tym będziemy się troszeczkę bawili i gimnastykowali, że tą rurę dobrze wsadzić. A few moment hundreds later. Moment later. To fabrycznie idzie tak. Symetrycznie ma być po prostu. Dobrze, to będziesz musiał niestety a few moments later. A zawsze jak to mówię, to patrz, to będzie... Może to jest jakieś... Okłamywanie. Ludzi, udało się, weszło, dobra. I zobacz, co to jest ADHT. Pomyślałem o tej rurze, wziąłem ją do ręki, zacząłem ją czyścić. Już myślisz o czymś kolejnym. Nie. Nie dokręciłem wcześniej tego koła pasowego. Jak się ma taki ADHD jak Kupcio, to biorę na przykład tą rurę w rękę, to muszę ją oczyścić i przykręcić na gotowo. Nie mogę czegoś takiego niedokończonego zostawić. A tego jeszcze nie skończyłeś. Tak, a już pomyślałem o tym, a znowu myślę, wiesz, o tych twoich łożyskach, nie? Więc jest walka trwa w mojej głowie. Jagódkę trzeba pochwalić, co kabla zrobił od wentylatorów, bez mojej pomocy. Ja tutaj... Każdy miał swoje zadanie. Tak, ja tu mam już ten spornik taki. Co dostęp do śrub jest beznadziejny, to jest druga. Przywróciłem kostkę, jestem z tego dumny, bo mam dwie lewe ręce. Była no. Tylko, a muszę jeszcze ją zabezpieczyć, to ta kostka. Czerwonego tego pomarańczowego. Tak, pomarańczowego muszę wsadzić. Dobra, to zaraz. Co robisz? Dokręcam ten spornik, to jest taki właśnie, wiesz, słabe trochę dojście, ale... Idzie i zaraz to trytę opierdolę. Kurwa, wiesz, w kolejnych rzeczach myślę, że bym chciał to robić, kurwa, brakuje mi drugiego ciała. Albo jako śmiornica, żebyś był. Tak.
Kurde, ale musiałbyś mieć wielorodzeniowy mózg, żeby tak wszystkie macki opanować naraz. No w sumie tak, kurde, jeszcze trzecia łapa, nogą bym to kręcił, bo tak to bym sobie kręcił, to już jest taki automat, że nie musisz patrzeć, nie musisz nic robić, a tutaj byś patrzył ze stopą kręcił na przykład, albo przykładał to. Dałoby radę. Dobra, dokręcone to mamy. Mamy twoją klimę nieszczęsną, do której zaraz będziemy robili rzeczy. Ty, mieliśmy jeszcze popatrzeć za chłodnicą klimę. To będziemy zaraz mnie szukać, coś tam mi się powinno znaleźć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, miskę trzeba wkleić, bo miska, tak samo jak to, musi te parę naście godzinek sobie zastygać. Nie, a jak nie, to najwyżej z zamiennika jakąś nową zamówimy o chłodnicy klimę. Możemy zaraz najwyżej. Bo to jest dobre rozwiązanie, czy złe? Dobre. Klima tak? Jest zawsze, ona jest pierwsza, ona jest zawsze zgniła, zawsze jest pieprzona w tych. Ale chodzi mi o to, że zamiennik to jest dobry pomysł, czy zły? Nie wszystkie pasują, muszę zobaczyć, które pasowały. Okej. Okay. Zobaczę, które ja zamawiałem. Nie wale, ni sensy chyba mi tylko pasowały. Wszystkie inne nie chciały to, co ci tak ładnie zabezpieczyłem, wchodzić. Wiesz, jakaś mikroskopijnie była inna średnica. Mm-hmm. Jak widzisz, źle mówię, dobrze robię. Standard. Więc to, co mówię, nie trzeba wszystkiego słuchać. Czasami... A ja tak mam z cyframi, wiesz? Często mówię 69, a chodzi o 96. No każdy z nas jest pan na inny myślę, sposób. Dobrze mówię, źle. No. Czasami dlatego rękoma lepiej pokazywać, że na przykład, nie wiem, skręć w prawo, nie? A o to chodzi, że ręka jest ważniejsza od tego, co ty pierdzielisz. Wszystko pięknie, ładnie, ale nie mogę znaleźć dwóch śrub takich na klucz 14.1. To wchodzi, drugie wchodzi tutaj, więc biorę się za montaż miski lejowej, a tam to się znajdzie. Jeszcze raz te luknę, czy z myjki ultradźwiękowej mi wyszło. Mhm. Cholera, j***a mać. Były w myjeczce. To pierwsze śruby, które wyciągaliśmy i tam tak chcieliśmy sprawdzić, jak one się tam domyły, nie? Mhm. Mam alternatorek. O, ciach. Mam pompkę wsmagania, więc... Może roleczki, paseczek i miseczka. O, taka kolejność. Bo żeby tak. Jak już znalazłeś te śruby? Tak, jak już znalazłem, to już tam. Żeby ADHD nie przeszkadzało, to kurwa 14, to lecimy. Górna mogę dobrze dokręcić. To bardzo lekko. Tutaj będzie na tym jeszcze ustawiony spodniczek taki. Ten. O, kolejne śruby trzeba z myjki znać. Na 12 krótkie takie, jedną znaczy. Czy tam jeszcze jakieś gdzieś? Nie, tutaj też ich nie ma. Są tam w pomieszczeniu myjącym. Tak? Się samo. No. Bardzo mało śrubek już zostało. Pocieszne. Takich podobnych do tych może tam ze 3, takich mniejszych ze 8 i tyle, bo tam od magneciku, od tych mas, od tych wsporniczków. Tutaj mamy to. I tu mieliśmy ten twoją, widzisz, wiązeczkę spierdzieloną. Aha. Ty, to nowego czujnika od razu trzeba będzie kłaść, teraz, bo teraz trzeba go wykręcić. Jak ja to wsadzę, będzie... Będzie dobrze. Myślę, że dostępu nie będziemy mieli. Wszystko będziemy mieli elegancko. Trzeba do naszej paczki zajrzeć. Z niespodziankami. No, jest, tutaj. To chyba będzie to. No, srebrny czujniczek taki. Ty brałeś tu jeszcze inne czujniki? Są czujniki położenia wałowałka. To nie jest to tanie rzeczy. Profilaktycznie co 15 lat trzeba je zmieniać. Maszyna losująca wybrała to. Dobre wybrała. Widzisz, taki czysty srebrny na trzy piny. To jest to. Dobra. I będzie... A, dobra. Odkładam nadmiar. Jestem. Bajeczka. Alternatorek dokręcony. Ładnie on chodzi. Czujnik czy rolki? Czujnik. Czujnik. Bo będzie później ciężko. Co to jest tam na oko? Już nie pamiętam. 32. Ach, kiwi tam w k***e daje. Tak. Ciekawe, czy to słychać na tych mikrofonach. Bum. Co ja powiedziałem? 32, a wziąłem 27. Będzie 22. No wiadomo. Zawsze tak jest. Ten jest łamany, to tu mogę takim krótkim odkręcić, ale tam tego twojego... Dupa. To jest jakiś 25 nietypowy, a nie, ja wziąłem 23. Musimy. Stawiam sobie za zadanie zamknięcie dzisiaj tutaj miski. O. Bardzo delikatnie kończę wkręcać. Bardzo dużo osób za mocno go dokręca i łamie dolną miskę olejową. Bardzo dużo. Wow. Jest taki problem, ja sprzedaję te miski później od rewapa. No, nie, ja i wszyscy, no. Trzeba to delikatnie z wyczuciem. Lepiej za lekko i sobie później raz na jakiś czas po prostu dokręci 1/10 obrotu, tak. Olej był z niego spuszczany, ale to może z dołu magistrali wyjdzie się troszeczkę. I mikroprocesor chip, Terminator T1000. Widzisz, tutaj był. To kolejna rzecz do pamiątek. Tak, pamiątka. I teraz bierzemy tą nietanią rzecz.
które pokazuje na wyświetlaczu, ile masz ciśnienie oleju. Słyszałem, że są jakieś zamienniki, ale trochę nie działają. Kitują. Zawsze 120 pokazują, albo zaniżają w ogóle tak mega. No oryginał musi być oryginał, niestety nie wiem, co DDS robi. Nie ma nawet napisane, kto robi dla oryginału. Hitachi dużo rzeczy robi do tych. Mówię, lekko to będzie dokręcało, ja muszę wziąć taką długą 22, tam było ułatwione zadanie, była kostka łamana, opatrz kawałki swojego paska. Trzeba to też, no. Ciach, bawełna jakieś, zbiory bawełny, dobra, 2-2. Z wyczuciem do i nic nie urywamy. Co, 24 wziąłem, nie wchodzi? 22 wziąłem, ja pierdolę. Pomyliłem się, zaraz wracam. 24 i wchodzimy. Naprawdę to leciusieńko. To jest stożkowy gwint i on po prostu to rozpiera, że to się rozrywa. To nie trzeba żadnej taśmy dawać, jakichś paków, nic. Trzeba z odpowiednim momentem dokręcić. Starczy. Jak będzie coś kapało, to sobie po prostu, wiesz, dokręcimy. Mhm. Już. To z miarę na wierzchu. Nad płaskim kluczem to się dopi***li. Dobra. I jeszcze trzecia gdzieś, roleczka. A tu? To napinacz. Napinacz z rolką, rolka, ale dajemy tutaj. Mam ostatnią misję przed pójściem na żarcie. Oskerować. To już pomyślisko, niech to z tego, żeby, wiesz, żeby to możliwe było. O, no, tego pchem. Chcę mi tam chodzić, może. Ja chyba mówię do Krzysia. Wachę mam amerykańską, czy będę miał europejską? Ty, właśnie wachę trzeba byłoby dolać tu. Doskonale jestem się tam. Tylko będzie misja na ciebie. Co prawda jeszcze... 9-8 dalej. Co prawda jeszcze się rezerwa nawet nie świeci, ale... Spałujemy go na amerykańskiej parę razy, a później setem. Zobaczymy, jakieś różnice będą. Kurwa, cicho ty, skur... No nie mogę go nacisnąć, żeby nie dar mordy, ch**ne. Tego za jak odebrać. No może też nawet. Cicho. Opierdolimy twoją miseczkę w ciszy. Jest fajne, bo to tępe urządzenie jest, nie rysuje, a... Za bardzo. I zaraz to chemią p***niemy. I to jest nudne w moim, co ja p***ole, że coraz, co będę robić. Trzeba robić, ch**a, nie pierdolić tam, co ja zaraz będę robił. Ja mówię sam do siebie, żeby ADHD uspokoić. Lekarze tak robią zawsze. Jesteś, nie wiem, po jakimś wypadku i ona to lewa noga, pacjent taki. Wszyscy, kurde, psiknąłem rozcieńczęsę w to wodzie. Robi roboty, wiesz, od razu aż taki brud szam, bo się od razu tego zrobiło. No, dobrze to będzie działało i zewnątrz zaraz opierdolimy. Zatrzymajmy się zewnątrz. Zewnątrz fakt, że mi skończy czystą. No, widać, że tak konsat dobrze. No. Mówię, no porównane z moim preparatem. Jutro będzie czas, siła, chęci, to sobie zrobimy. No ja pokazuję wizytówkę, jak ludzie byli zainteresowani. No to chłopak powiedział, że tam nie hurtowej ilości, takie pojedyncze jakieś może brać. Czyli klinicznie detaliczni. Tak, tutaj są. Jutro sobie zrobimy, wiesz, to test mojego, tego ale czy to jest opakowanie potem, tam jest co innego wane. Ale żyle to jak wane, to moje. I zobaczymy sobie z tym, to też ładnie działa i zobaczę, czy to odtłuszcza. Farby nie zjadło. Śmigusa, dingusa się bawimy. Nie jest takie totalnie odtłuszczone w dotyku. Jest takie delikatnie otłuszczone, bym powiedział. Spoko. Jeszcze tu sobie trochę psiknę. Piasku troszeczkę. Nowy przypalacik. Świadome lokowanie zrobimy. Jak będzie złe, no to chuj powiemy. To będzie musiał nazwę zasłonić wtedy. Róbcie to w rękawiczkach. Ja mam tam ręce robola, który już jest trochę, no mniej mechaniką robię, tylko tych laptopach cały czas siedzę. No stracisz szczucie. Tak. Jakbym był takim świeżakiem, jak Blasia to robiła, to by ją tam pewne łapy piekł, ja to tam pierdoli. Zobaczymy, co to będzie za 20 lat. Tutaj był taki pioch z olejem, już patrzy go. Widzicie, żadnego ciśnienia nic nie używam. Dobrze, opierdoliło. Nie ma nigdzie żadnego piasku. Spoko. Dobry produkt po prostu. Nie wiem, jak on tam cenowo wychodzi, ale jak jeszcze jest cena dobra, no to jest ogólnie fajnie, dobrze. Ach, Kuba, czas na pierwszy tuning. Tak, pierwszy tuning przy okazji montażu miski olejowej. Będzie to taki spacer, dystansik, jak widać, on zwiększa nam pojemność układu olejowego. No, pół litra po prostu. Sadzasz i pół litra oleju ci tutaj więcej wchodzi. Mam to w swojej 70 od dobrych kilku lat od ciebie. No bo to jest, kurde, no wiesz, działa. 10% większa pojemność oleju, zawsze ciuteńka, on cię tam nie grzeje, a dwa się wolniej starzeje. No masz 10% po prostu więcej oleju. Też na zakrętach smok pozostaje na tej samej wysokości. Też nie zostało tego gówna mułu z dołu najgorszego, no bo jest troszeczkę wyżej ten smok. I też masz więcej tego oleju, mniejsze ryzyko, że tam odpłynie i tak dalej, mimo że przeglód nie ma. Spoko, bo moim zdaniem jest, kurwa, ten, no 3,5 litra silnik ma 5,5 litra oleju. Mało. Audi, kurwa,
nie wiem, 2 litry TFSI, takie 252 konie, na przykład, albo chuj, ta ma trójka, taka, nie wiem, tam około 225 koni, one tam mają 5,3, wchodzi olej 5,4, więc jak do takiej Zetki, a mocy ma, kurwa, 100 koni mniej. Się i kręci, kurwa, w serii do 6600, a nie do 7500. To jest, no, taki mocny silnik, on w serii powinien mieć jakiś ekstra duży, moim zdaniem, jakiś wymiennik woda, olej, jakąś większą chłodnicę olej, tak, że można było go wziąć z pudełka, on był tam droższy, kurwa. 100 tysięcy złotych na przykład do takiej seryjnej Zetki i żeby tam pojechać na tor i na przykład, żeby na torze poznać pełną kurwę, zrobił, no nie wiem, taki, żeby był usportowiony, przygotowany, półtora okrążenia, żeby zrobił. Mhm. A nie tak jak seria, że zrobisz 3 km i hamulce upolone, woda już kurwa kipi i panewka zabrana, nie? Mhm. Żeby chociaż te dwa kółka na tym Poznaniu zrobił, to byłby bardzo fajny samochód serii. No, dlatego takimi duperlami go przystosowujemy po to, że można było bardziej z tej mocy korzystać, żeby to się mniej wszystko zużywało. No dobrze, bardzo się cieszę, że to... Śrubek ci muszę trochę poszukać. Wytłumaczyłeś? Tutaj... Dłuższe będą potrzebne, co? Tak. Równo centymetr dłuższy od seryjnych, o przepraszam, okay. Panu najmocniej. Gdzieś tu miałem, będziemy szukać. No dobrze, a zapytam cię o smok, czyli smok nie musi być głębiej, tak? Wiesz co, jak daje większe w 70 czy coś, to wtedy jak dokładam jeszcze jeden centymetr jest niżej, to wtedy pod, jeden centymetr pod smoka daje. Mhm. Czyli jest to, no, takie jakby wysokości jak w tej chwili u ciebie. Śrubki jakieś 25 mm do tego muszą mieć, tak? I sztuki chyba z 11 wchodzi, zaraz policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dycha. Mhm. Dycha? Raz, dwa, trzy, dycha. Tu mamy dwie. Mówię do siebie jak lekarz. Jakiej specjalizacji lekarzem byś był? Jakiś chirurgiem od kręgosłupa czy coś. Napombałbym te kręgosłupy ludziom. No. Straszna sprawa. Dobra, silikonujemy tym samym silikonem co tamto. No, różnica czasowa będzie jakieś, no, półtorej godziny, ale to spokojnie to wyda. Możemy ze ciekawości zmacać, zobaczyć, czy już tam zaczęło coś wiązać. Mhm. Bo tak czy jak zalewamy olej dopiero za 15 godzin jakieś. Suchy jest taki na dotyk. Jest taki kurwa suchy i twardy na dotyk. Nic nie zostaje na palcu? Nie. Poka? Mhm. Nic. Bardzo fajnie. De facto w nocy dziś można olej zalewać. Ale zalejemy jutro komisyjnie, zobaczymy, czy wszystko jest szczelne. A może hamowanie o 3 w nocy? O kurwa, a serii nie wydechem. A nie, ty, o kurwa, nie, z tym wydechem to nie. Będą telefonem, ty skur... Było tak. I Kiwi później do mnie dzwoni. Ja tam o 2:30 na wóz, a Kiwi na jakieś drugie tam po 45 dzwoni. Mówi, Kuba, jesteś może na hamowni? Tak, jestem. I Kiwi mówi, no kur... To do mnie dzwonią tam ze Straży Miejskiej czy coś, że jakieś hałasy na pierdolenie na tej hamowni, kurwa. No tak, to Kiwi to powiedział. Ja to wóz Jogiego wtedy napierdolałem. On miał takie wydechy i Nvidial na boki miał. I nawet powiedział, co ty powiedziałeś. Ja tylko 3 pomiary. No, to jest 60. A on przychodzi. To jest pierwsza 370, którą stroiłem. Najpierw ciśnieniem oleju, ciśnieniem paliwa zwiększyliśmy, ciśnienie paliwa i na przykład tam z 7 koni doszło, bo tam wcześniej to w Niemczech CT Degerman, taka firma budowała silnik, stroiła tam wałki, tłoki, wszystko. No to znana firma dosyć w zetkowym świecie. Ta fura chyba natomiast wtedy, na tamte dawne lata, z 361 koni. Mhm. I później udało się ją dostroić, przepustnica tam by nie powiększyć takimi domowymi tutaj metodami w garażu i 381 koni udało się dobić. Okay. Kałki Juna miała 272, tłoki jakieś Arisa 12 do 1 stopień sprężania, seryjna pojemność, seryjne korbowody, no i fajna moc, 381 koni i pod 400 N to miało. I to mówię, bardzo dawno temu. I doloty miała nie trzycalowe, jak wszyscy dają, tylko inleny, te generacja trzecia, te 2,5. Ingen. No i wydech miał taki śmieszny, że on miał takie progi wysokie i te wydechy na boki zapięte. Ale ty mówisz o dolotach? O dolotach, a później jeszcze zaczęło się wydechać. A to nie był Stilen trzecia generacja? Stilen trzecia generacja, tak. Stilen trzecia generacja był, kolektory wydechowe miał Super Sprinta ten samochód i wydech miał później Nvidia. Okay. Tylko, że przerobiono tak, że mówię, że na boki zapięte, lewo, prawo. Po jak w Viperze? Pipe, no, ale i z X-Pipem to było. Ciekawe. No i to kurwa. A stąd też 60 pomiarów w nocy. No. I chłop ten zrobił na Poznaniu chyba 1,43. To taki, powiem szczerze, przyzwoity czas. Nie osobiście Jogi, ale taki tam Iwan. Aha. Chłopak się dopadł i taki czas pierdol. No, tylko, że też tam na bogato, tam szliki były chyba z 280 nawet z tyłu i 260 z przodu. Jakieś takie solidne opony to były. No, to, co, i ponad 100 koni z litra, dobry wynik. No i to kurwa, to było 8 lat temu. Wow. No to pierwsza moja 370 ever, z którą miałem styczność, to na to wtedy był w miarę świeży wóz ze 3 lata, to miała może 2. I miałeś jeszcze warsztat z Kiwi. No tam, wiadomo, i dlatego wiesz, mogłem sobie tam do nocy siedzieć i napierdalać, nikomu nie przeszkadzać, tak za dnia to tam Kiwi, tam ututu. A tak wiesz, zmieniała się warta, kurwa, i kupcio tam, i kurwa, oczy mi tam zawiły w tej hali, jeszcze tyłem tym autem trzeba było wjeżdżać, wiatrak spowodować. Tak, tak, tak. Tym autem. No moją Zetkę też tak jeszcze mierzyłeś, jak kupowałem, no, przyjechałem do ciebie na pomiar. O, no widzisz, to jest 4 lata, no to się tak. No więcej, co ty, 7-8 lat temu. No, grubo. O, a tak długo się znamy? No. Okay. Dłużej, bo ja się znam jeszcze za czasów, jakie miałem pierwszą 350, czyli no to już z 10 lat ja się znam. Ja pierdolę ten czas. Pamiętam fajnie rowerami, jak sobie jeździliśmy i skuterami. A tak teraz, było.
teraz troszkę trzeba to jakoś z powrotem odświeżyć. Tak, bo tak czas wolny spędzamy przy twoim wozie i później przy moim, nie? No proponowałem ci wczoraj basen. Wczoraj byłem, a nie, wczoraj jeszcze nie byłem pany, to dzisiaj jestem od rana pany. Kaj wymówek. Nie, to nie są wymówki. I no, nie mogłem spać, bo mi gorąco było, a później się odkrywałem i było mi zimno i tak kurde na zmianę. No chuj, człowiek się starzeje i umiera powoli. Smarujemy. Nie przesadzaj z tą śmiercią. Nie, no jeszcze tam chwilę do rady porobić troszkę tych zatek i audiczek. Dlatego dużo położyć. Nadmiar niech się tam wyciśnie. Artystycznego tutaj myślą smarka. A najważniejsze jest, żeby uszczelnić od tej strony. A jak widać, na tego bardzo dużo. Ten nadmiarek będzie tam wypływał. Czy o miseczkę fajnie, żeśmy nie pogięli miski. Kontrola tam była robiona. Nic tam nie naciekało. Bierzemy tutaj na te dwie śrubki, skręcamy. No i teraz taką dużą miskę lewą mamy. Nadmiar z zewnątrz opieramy z palca, żeby to jakoś wyglądało. Bo to wstyd pokazywać. Lubię takie twingi, bo to jest przedłużanie żywotności tego pieca. Tak, no to w serii powinno być. No to, że ja sobie to robię, powinien, nie wiem, na boki tą główną miskę większą zrobić. No to kolejny mod, który w serii powinien być, tak? Samo to. Że masz samochód, nic ma. Magistrale olejowe. Tak. To jest jakieś tam opatrzenie nasze. Fabryki, błędy w fabryki. Ale to jest takie, no... Ta fabryka, przy tą miska mogliby zrobić, żeby była dotąd taka, żeby to 7 litrów wchodziło jak w jakichś Mercedesach, niemieckich samochodach. Żeby się... To się takie dużo mamy w sumie. Mi tam ludzie narzekają, że ta Audi tak się psuje, kurde, przecież kiedyś miałem na przykład takiego auta 18 600 km i pan Ewa, na dziura w bloku. I na gwarancję gościa oddać wóz, a tu nie, bo tam gość w nawigację tą oryginalną samochodu miał wrzucone tor Poznania, on do tego toru Poznań nie dojechał. Tylko na W taka miejscowość po drodze do Poznania jest. Gdzieś tam z 200 parę kilometrów od Warszawy i silnik i, a nie dojechał na tym torze, nie jeździł na tym torze, no i trzeba mu silnik robić. No i z takim małym przebiegiem. Tutaj się rozglądamy, przedłużki szukamy. Nie, muszę przedłużkę dać, żeby wygodnie. A to już tam nie spadnie na łeb. To jest najważniejsze. I olej też tam na mnie napływa, wszystko dokładnie jest wytarte. No i ten silnik, to już dzień sobie wisiał na tym podnośniku. Ach, jaka kanapka normalnie, majonez wycieka. Mm. Ja, my wtedy u Marlene zrobiliśmy spacer od razu? Nie pamiętam, spacer, bo chyba dużą miskę olejową nie daliśmy. Może, bo jeszcze może... Nie, dużej Michał nie kładliśmy. Bo jeszcze są takie miski, co litr pojemność zwiększają. Mhm. I masz te tunele jakieś takie, żeby ten olej nie odpłynwał, takie, wiesz, next stage, nie? Takie coś, co powinno być rzeczywiście fabrycznie w Nismo. To już mamy dwie poprawki do fabryki. Tak, to i... Zbrojona uszczelka oraz... Znaczy, no ciężko powiedzieć, no tak, można fabryczną poprawkę tutaj zastosowaliśmy. Mhm. No i teraz pamiętaj, jutro jakieś 6 litrów oleju trzeba będzie tutaj zalać. Bo sprawdzimy poziom. No bo tak, masz bardzo dużo oleju z silnika spuszczone. No ja 6 przygotowałem. Jeżeli będzie mało, no to dolejemy coś. 6 będzie dobrze. Taka normalna, standardowa wymiana w tych silnikach 5. Jak mają spacer, to jest 5,5. Jak tak stoi, jak ściągasz miskę... 6,6, albo tak plus spacer, to po 6 to będzie. 5,8,6. Wymiana premium plus. No u ciebie, w tej misce to nie nagrywaliśmy, ale tam masa tego zleciało. No, dużo było jeszcze. Ciało. To jak z tą płukanką, co ludzie zadają pytanie. Jak wypłukać płukankę? Tak, a przecież to zostanie w tej misce. No, nie no trzeba premium wymianę zrobić po prostu, żeby nie została płukanka. Żeby jak najwięcej tego oleju z płukanką spuścić. A, pasuje, ale wszystko idealnie pasuje. Myślałem, że coś tam muszę podoginać. No i dobra, i dopieprzamy. I dżemu wycieramy. A ładnie, wszędzie wychodzi, to dobry znak. Przede wszystkim, że prosta miska. Trzeba w tym miejscu zawsze trzeba walić, to ona się wtedy nie gnie. Odbijać. W ogóle bardzo ładnie ona odeszła. Tak dziwnie ładnie. No wyjściowo to jest. Git. Czekamy, aż zastygnie i... Ściągasz nadmiar, czy zostawiasz tak jak jest? Chyba ci zdejmę, bo żeby tak ładnie lansiarsko wyglądało. Znaczymy z palca wejdę. Nie wiem, czy go powinien poślinić, czy... kiedyś stary budowniczy mydło na palucha brali. Rurę brałeś do buzi. Tak. Więc takiego palca bym nie chciał brać. Kurde, jaki dobry lakier na ścianę z tego by był. Ci powiem, że tak bardzo mocno kryje. No. Pierwsza warstwa? Tak. Pierwsza warstwa DNA kupcia tutaj wyjęta. Dobrze. On jest cynkowany, ale to jeszcze dodatkowo zabezpieczymy go przed korozją. Warstwą silikonu. To na melinium, żeby nie być, bo będzie tandetnie wyglądało. Wizja artystyczna. Tak, no tatę. Mamy artystów, malarzy. Siedzi w Kazimierzu, maluje. Może być, czy to ci wytrzyma? Pięknie, tu jeszcze mi trochę tego silikonu nałóż. Patrz jak kryje. Ty, dobrze. No naprawdę. No. Ty, dawaj, pędzlujemy cały.
Co mamy do powiedzenia? Jagódko, no ja chcę kąpać się i spać. Powiem szczerze, mimo że jest tam godzina 15. No, dzisiaj cały dzień pracowałeś mimo tego, że jesteś chory, także chore czoła, dziękuję. To trzeba to po prostu temacik taki trzeba zamknąć. Jak ten samochód służy, to są, wiesz, pokłony dla niego, to jest nic. Jak to byłaby zwykła 50, no to aż takiego poświęcenia by nie było, ale jeżeli zdobył naprawdę rarytasika, jeszcze okazało się, że naprawdę silnik w stanie ma bliskiego fabryczny nowemu. On jest dobrze dotarty, po prostu ten silnik. No i zżera nasz ciekawość, przyznajemy się. Ty też pewnie jak to gada ciekawy. Na pełnej p***dzie, jaka moc w ogóle na hamowni. Ma seryjny katalizator, fajnie jest, że są seryjne katy, jest bardzo luźny układ wydechowy, że takie połączenie robi moc. No i co, jeszcze kilka takich fajnych dodatkowych rzeczy. Zobaczymy ciśnienie oleju, jaki będziesz miał, bo jest czujniczek, no właśnie, magistrala zrobiona. Zmierzymy ciśnienie oleju, będzie można coś podzielić z airbagiem. Fajnie mówisz, zmierzymy ciśnienie. Ciśnienie oleju dla mnie to jest, bym wyciągnął ten czujnik, wkręcił tu manometr i mierzył. Tutaj u Ciebie prosto na zegarach pokażę, że no tak, tak, będzie Ci pokazywała. No, tak jak mówiłem, 5,40 masz olej? 5,50. To powinien mieć około 35 PSI, czyli to jest jakieś tam 2,5 bara, jak się tak fest rozgrzeje, jak temperatura oleju około 90 stopni jest. To znaczy, że jest perfekcyjnie mega idealny silnik jak fabryczny nowy. Ja będę miał zadanie skołować stożki. Tak, no do tego sklepu dam Ci tam namiary. Wiesz co, słuchaj? Zmierzymy. Tak, 63 masz tutaj. Tam leżą. No to dawaj, więc zmierzymy szybciutko, nim jeszcze jestem w stanie ustać na nogach. A Ty powiedziałeś, że w tym czasie jak ja będę działał ze stożkami... Ja będę to składał, później będę Ci wygrzebywał tego komputera przecież. No właśnie, co airbaga. Za komputer? Wytłumacz, o co chodzi. Zawsze jak jest samochód, ma odpaloną poduszkę, to trzeba zresetować nim komputer, czyli na nowo zagrać mu czysty, oryginalny soft, bo on Ci teraz nadpisuje i nawet teraz nie jesteś w stanie sprawdzić, które poduszki masz w aucie wywalone, bo wypierdziała górny błąd wystrzelonego sterownika. Aha. Na sterownik wrzucasz seryjny program i wtedy możesz sobie diagnozować na przykład wystrzelone pasy, jedne, drugie i poduszka kierowcy. A później już jak masz komputer odblokowany, wymieniasz te elementy i wtedy normalny taki reset robisz, wiesz, systemowy, żebyś błędów nie miał. Okay. No mieliśmy to zmierzyć. Na moje oko to jest 60 albo 63,5, to mam słów miarkę, już zaraz będziemy wiedzieli. I to idzie pod zderzak, co nie? Tak, zimne powietrze będzie stało, będzie można to umyć, bo za tyle kurzu jest w tych stożkach. No właśnie, też tak, tamte trzeba będzie ściągnąć chyba i wyczyścić. Ale wiesz co, filtry będziesz miał nie KN-y, nie firmowe, tylko jakieś Chińczyki tobie damy. Chińczyki niestety dużo lepiej filtrują od KN-ów, tak jak sobie spojrzysz... Czemu niestety? Dobrze. Spojrzysz sobie na światło, to kurde, z tych KN-ów masz takie co jakiś czas, jakby ktoś gwoździem go przebił, ale takiego Chińczyka bierzesz tak gęściej upchany. Dobra, filtry potrzebujesz na średnicę montażową. O, taką 63,5 powinno być, 2,5 cala, to jest 64 mm. Czy jakąś 65, 63,5, bo 63,5 się też naciągnie. Okej, okay, dobra. No, farski są zrobione, że to nie spadało. Z1 markowy produkcik, no. Fajnie. To co, 60. Tym akcentem kończymy? No, kończymy, a ja... Kuba, już? Bardzo dziękuję za dziś. Widzimy się w takim razie tak, jutro. Ja idę spać, przepraszam, taka godzina. Mamy Zuneczko. Tyle materiału, że jutro trzeci odcinek nagrywamy. No taka pamiątka będzie. Ktoś sobie obejrzy, ktoś sobie może z tego coś tam się nauczy. Ktoś za 20 lat sobie obejrzy, będzie patrzył, że tak się jakieś mechaniczne samochody robi. No taka instrukcja krok po kroku. No podejrzewam, że dla 90% osób to nudne będzie jak flaki z olejem, ale tak takie zrób to sam. Wymień muszelkę magistrali olejowej. No. Tak się kiedyś auta robiło, będą oglądać za 10 lat. A nie, że tam laptop, kurde, Tesla, zwiększ mi zasięg, bo stoję. Żegnamy się jeszcze raz. Hej, hej. Do zobaczenia w następnym odcinku.